Dobra, to lecimy. Cześć, to Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach sezon drugi. I dzisiaj, słuchajcie, pokażę wam, co wyrobiłam w tej mojej grocie solnej, która tak de facto nie przypomina w ogóle groty solnej i wyszła mi z tego podziemna piramida energetyczna. A można tak to nazwać. Ona jeszcze nie jest wykończona, bowiem czekam, aż mi trawa porośnie, a musiałabym tam troszkę postać, a nie miałam kiedy, więc tam trzeba będzie się skampić gdzieś na jakąś noc, taką naszą normalną noc. Ogólnie tutaj to miejsce jest nawiedzone, od kiedy zaczęłam tutaj coś robić, zaczęły się pojawiać potwory gdzieś pod ziemią. Będę musiała, słuchajcie, to ogarnąć, powybijać, pooświetlać i tak dalej. Ostatnio tym się zajmowałam koło mojego magazynu, no bo już mi było szkoda Konstantego, że ciągle nerwi się w tym magazynie, no. O, i tak to mniej więcej wygląda. Teraz w ogóle to miejsce będzie mi się strasznie kojarzyło z filmem Labirynt z Hugh Jackmanem? Tak. No, więc film ogólnie polecam i no to, tak jak zawsze w Minecrafcie mam jakieś miejsce kojarzące się z danym filmem, tak to będzie mi się kojarzyło z tym. Ogólnie tak. Jaki tu był u mnie zamysł? Najpierw jak skończyłam to wszystko kopać, wzięłam tutaj to wszystko, porobiłam ładnie na stone'a i zrobiły się takie cienie fajne. To stwierdziłam, że te cienie można byłoby w jakiś sposób odzwierciedlić tutaj. I jak zaczęłam robić, słuchajcie, wyznaczać tędy linię, tędy, to wyszło coś takiego. Tak, my tutaj ciągle mamy nieproszonych gości. Jak ja się śmieję, medytatorów, bo stwierdziłam, że w tym miejscu my sobie będziemy medytować. Teraz muszę sobie kilof ponaprawiać, bo stosunek surowców z expem do potrzeb naprawy był nikły. Ubijamy, no. W kolejeczce pięknie. Dziękuję. I jeszcze ostatnie maleństwo. Choć tu jakiś udzitki jest. No. Dobra. Więc o czym mówiłam? A, i jak zaczęłam to wyznaczać, powstało coś takiego. W pierwotnym zamyśle, jak pamiętacie, tu miała być kość. Ale stwierdziłam, że można sobie tutaj zrobić cement. I że on tutaj najbardziej mi pasuje, bo przypomina mi taki biały piasek. No znowu! Ogólnie jak trawa wszędzie porośnie, to tutaj chcę porobić klomby z kwiatami, a tutaj jeszcze na tych białych polach chcę zrobić, słuchajcie, takie jakby miejsce do siedzenia, do odpoczynku, coś takiego, ale takie troszkę na zasadzie takiej, nie wiem, auli, coś takiego, bo ogólnie w trakcie zrobił mi się zamysł, mianowicie, że tak, bo tutaj sobie pospuszczałam tą wodę, tutaj myślę, dobra, damy lawę, co by trochę światła było, no ale tutaj tak ta woda płynie, a w sumie jakby zrobić tutaj coś takiego, że tu z jednej strony, z każdej strony można sobie wejść, tu wchodzi taki mądry, coś tam gada do ludzi, ludzie się cieszą, są podbudowani i sobie schodzi i tyle. Takie troszkę miejsce dla takich tych coachy, takich... O, nie pamiętam, jak oni się poprawnie nazywają, ci, co wspierają takich ludzi, bo no wiadomo, rozmowa z człowiekiem zawsze tam w jakiś sposób pomaga, no niektórzy się profesjonalnie tym zajmują. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. W każdym razie taki mniej więcej miałam w tym miejscu zamysł. I tutaj właśnie chcę sobie porobić takie ławeczki w każdym takim sektorze. Z tej strony na przykład będą w tą stronę skierowane, z tego sektora w tą. I tak mniej więcej ma to wyglądać. No, a ogólnie to wiecie, to może być też woda energetyzująca. Taki pseudo ten... tonik, energetyk, coś takiego, bo wiecie, bo tutaj piramida energii, wszystko się skupia tam na górze i ta dobra energia przepływa przez wodę i tutaj sobie można przyjść z flaszunią i się napić. Tak, ja i moje pomysły oczywiście. I tak, i właśnie czekamy teraz, aż mi tutaj trawka porośnie bardzo ładnie. Tam, no, dość jej sprawnie to idzie. I ogólnie tak mi się wydaje, że ona powinna się rozrosnąć ładnie, bo czekajcie, tutaj, tędy, tu. Tak, powinna sobie ona dać radę. Tak, jeszcze oczywiście standardowo zastanawiałem się nad lianami, bo wiecie, że ja liany uwielbiam wszędzie pakować. Ale chyba jednak nie, chyba sobie w tym miejscówce odpuścimy. Ale za to natomiast, wiecie co, myślałam, żeby to, chociaż tu się napracowałam z tym stone'em, ale żeby, wiecie co, liściami to pooblepiać. Że może w tą stronę, żeby pójść. Dajcie znać, co o tym sądzicie i jak uważacie.
Myślałam, że tam zielona godzina stoi, nie przejmujmy się. Tak, i tak to się prezentuje. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy kiedyś mówiłam, tutaj o w tym miejscu zaraz pod tą warstwą jest warstwa Stone'a, która, o, mówiłam, że jest zielona godzina, która łączy się z kopalnią, więc w sumie tak do końca nie mogłam tutaj poszaleć, tak jak chciałam, ale auć, ale to jest już według mnie mały coś, no. No, proszę mi ładnie kill off naprawiać. Zresztą zaraz my sobie jeszcze na czym innym naprawimy. Mianowicie, tak ostatnio wspominałam całą tą moją serię obcasów tego sezonu i stwierdziłam, wiecie, że parę miejscówek jest przeze mnie zaniedbanych. Nie mówię o szpitalu, halo. Szpital, słuchajcie, dostał dofinansowanie, najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie rozbudowywany, wykańczany. No, więc tak. Ale na przykład pomyślałam, słuchajcie, o mojej pierwszej miejscówce, pomyślałam o Bałkanice, które tak naprawdę ja zepsułam. Nie wiem, czy pamiętacie, mi się zdarzyło wejść na nieodpowiedniej wersji, przez co straciłam tam całe zasoby magazynów, surowce i tak dalej. I stwierdziłam, że no tak trochę przykre to, nie? Bo na przykład jak swego czasu byłam na Wyspie Rozbitka, tam przychodzę, tam pełne skrzynki, no co prawda niekoniecznie w diamenty, tak? Ale zawsze coś tam jest, czy jakieś jedzenie, czy cokolwiek. No widzicie, on jest dalej znerwicowany. Gdzieś tu się patrzy, nie wiem, ja już tutaj te miejsca rozkopywałam, ten się nerwi. A ostatnio, o tutaj mi najgorzej hałasowało, okazało się, że tutaj pod tymi skrzynkami jest jaskinia nieoświetlona. Tak, mieszkaj x lat i nagle odkryj, że masz jaskinię pod domem, no. No, i więc stwierdziłam, że tak z sentymentu chcę wrócić dzisiaj na pierwszą miejscówkę, taki powiedzmy powrót do przeszłości. I chciałabym tam po pierwsze się ogarnąć, co gdzie ja tam mam, bo no nie ukrywajmy, że dawno byłam, nie pamiętam. Mam nadzieję, że dziadostwo mnie nie będzie atakować, bo trochę dziadostwa dużo. Dobra, dziadostwo ma chyba na mnie wywalone, dzięki Bogu. I właśnie chcę tam wrócić, pozapewniać sobie skrzynki, przypominać, co tam, gdzie tam było. I tam sobie chwilkę poegzystować, że tak powiem. No, a tak jak mówię, w najbliższym czasie będę i tak w mieście, bo właśnie chcę wykończyć już szpital. Jeszcze właśnie ten nasz, nie wiem, piramidę energetyczną, tak to nazwijmy. Grotę solną zrobimy inną razą. No, w ogóle ostatnio pisaliście mi o tym, że też byliście w Wielicce i ja podejrzewam, że źle przeczytałam ten komentarz, ale miałam taki wielki zacierz z niego, bo ktoś mi napisał, że był w kaplicy świętego Kinga, nie świętej Kingi. Więc nie wiem, czy to zamierzony błąd, czy przypadkowy, ale pocieszę, naprawdę. I nie to, że ja się teraz zbijam, po prostu ktoś mi bardzo dobrze poprawił humor. Co dziękuję. Tak. I co jeszcze ja mówić? A, że właśnie jakąś taką stricto grotę solną no by się kiedyś zrobiło. Ogólnie pisaliście mi tak, bo ja zapomniałam. Kolejny update, ten 13, ten co chłopaki w ogóle teraz urzędują na live'ach, to jest właśnie tym wodnym update'em. A natomiast 14 ma być kopalnianym, więc tutaj trzeba będzie przyjść ponaprawiać, bo dziadostwo się spluło. Więc tak, więc ja w sumie tego 14 nie mogę się bardziej doczekać. A przepraszam, co to ma tu być? No, właśnie o tym mówiłam, że tu skrzyneczki są puste, ja to chcę pozapełniać sobie. Dzień dobry. I tutaj nasz ten, Jerry jest, nie? Który to jest Jerry? Halo, tu musi być Jerry. No nie mówcie, że... O, jest Jerry. Dobra, to wiecie co? O, tak zrobimy. Bo to tylko Jerry tu może zostać. Tak, to twoja prywatna miejscóweczka. Zaraz to sobie wyrzucimy. Nara. Dobrze, tu była biblioteka. Dobra, tu się ulepszało. W sumie nie skorzystamy na razie. Tu była kiedyś mapa, pamiętam, tego regionu. To trzeba będzie zrobić. Albo tu ją się powiesi. O, tutaj jest większe pole do powieszenia. No to oczywiście nic nie ma. I właśnie ja te skrzynki chcę, słuchajcie, pozapełnić, żeby to wyglądało. Mój balon! Znaczek simsowy. O, i zaraz będzie noc. I tam asymetryczny ogród. Dobra, idziemy na dół jeszcze pozwiedzać, co tu było.
Czekajcie, a gdzie? Tu była kuchnia. Jezu, nic do jedzenia nie ma. Aha, tutaj mieliśmy ogródek, tam były konie. Mnie zastanawia, gdzie ja miałam jakąś hodowlę zwierzątek na ubój. Tu była mapa. Tu był pokój z mapą. Tutaj zrobimy. Tutaj miałam takie miejsce do nasionek, pamiętam. Tu była... Tak. O, i to trzeba będzie naprawić. Tutaj była... potiarka. Dobra, nie wychodzimy, idziemy spać. A jeszcze zaraz. O, tu było z tym, dobra. Kopalnia! Tu ja miałam kopalnię, wow! Dobra, to zaraz zobaczymy. Tu była, pamiętam, ta zbrojownia. Tutaj wisiały narzędzia, a tutaj te kufajki. Dobra, idzie noc się kimniem tutaj. Co by w razie śmierci było bliżej. Tak, i ten szklany dach. Ogólnie patrzyłam filmik, na którym się wzorowałam, robiąc ten dom. I tego filmiku już nie ma. Więc tak troszkę szkoda. Dobra, idę jeszcze dół eksplorować domku. Bo magazyn miałam tu. Tak, tu była przepalarka. Czemu ja to zrobiłam podwójne? Tak, tu były skrzynie. Tu było to do tego, to do tego, to do tego i tako. No jakie puste. Tu miałam diamenty, o tu trzymałam. I zaraz, tędy stąd było przejście, tak, tu do mojej kopalni, a tu było zejście i była ta gdzieś, piaskarka, która już pewnie nie działa. O, tu, tu, tu? Nie tu? Dobra, to musi być jakaś odnoga kopalni w związku z tym. Dobra, wyjdźmy stąd. Nie wiem, może jakieś skróty? Oddaj pochodnie. Zresztą nie są tanie rzeczy. Tu była piaskarka. Tak. Gdzie to tu się uruchomiało, nie? No i to mieliło piasek, że jego było dużo. O! A tutaj gdzieś pozostawało nawet, patrzcie. A w tej części już nie. Widocznie kwestia, słuchajcie, czanków, nie? Dobra, wyłazimy stąd. A tu co dawali? Farma borówek. Albo ja potrzebowałam... Borówek. Tak, Madziu, borówek. Nie lubię borówek nawet, zacznijmy od tego. To znaczy nie to, że nie lubię, ale nie jest to mój ulubiony owoc. Borówek. Właśnie, dlaczego nie ma borówek w Minecrafcie? Ale jakieś zło tutaj się chyba plęgnie. Dzień dobry. Hello. A tu, co tu się wyczyniało? Chyba lawa. A tu? Co za dziwne miejsce. Dzień dobry, co tu się wydarza? A tu był ten mój chyba mob grinder jakiś. Tak? Oj, kości! Zdecydowanie. A i ten tutaj był zapobiegawczo, a ten to musiał się na zombie małym stygować. A stąd się dokąd szło? Jak oczywiście ja w te miejsce sobie przychodzę, to ja pamiętam, tak, że tutaj takie coś miało miejsce, nie? Ale tak, żeby pamiętać, bo pamiętać, to ja nie pamiętać. Jakieś przejścia. Teraz tam się coś kończy. Chodź szybciej. Dobre. A to nie jest nasza, tak? Kopalnia? Kilofem i łopatą? Ja to zawsze miałam fantazję w budowaniu tuneli wychodzących. I wchodzących w sumie. To jest chyba to. Albo to jest ta druga, bo miałam też ukrytą kopalnię leśną. W sumie tu można byłoby liany. To jest ukryta kopalnia. Czy tam coś się rusza? Ja w ogóle pamiętam zamysł tej serii. Jak ja to powiedziałam wtedy. O! To było mniej więcej na zasadzie... No, kochani, ja nie będę tutaj zbierała dużo surowców. Jak będę miała całą pełną skrzynkę jakiegoś surowca, to będziemy budować z tego. No.
Chociaż czasami... No, to jest ukryta leśna. Czasami, słuchajcie, jedna skrzynka u mnie to za mało, nie? Ale fajnie teraz tak powspominać przynajmniej. A, tu były zwierzątka na ubój. Ja jak to robiłam, słuchajcie, to jeszcze były czasy, gdzie się owcami gardziło, bo dawały tylko wełnę. Dobra. Tak, tu jest domek, z tyłu była hodowla dyni bodajże. A tu było metro. Czekajcie, idę zobaczyć jeszcze stację metra. To był Majdan. Dzień dobry. O, nawet moje bałwany kwiatków nie mają. Tak, stamtąd się jeździło. Ja chyba miałam jakiś zamysł pisząc to, prawda? Też mi się tak wydaje. Dobra, dzisiaj metrem nigdzie nie jeździmy. Z drugiej strony, pamiętam, była drewutnia. I zaraz, tu była stadnina, tam w ogóle drzewa powinny mi wyrastać. Puść. Są posadzone, bo nawet tutaj zbierałam gdzieś któregoś razu, jak mi trzeba było dużo drzew. Tu jest drewutnia. Tak, i tutaj też jest spsute, bo tutaj były na górze tabliczki. Czy to małe szczęście ja na początku wyhodowałam? Tu były tabliczki i tutaj były każdego rodzaju drzewo. Tak. A tu, czekajcie, jest? Powinien być. Don. Shadow. Jest, koń Rafał! Tak, jego pamiętałam. A ty co, jakiś pogięty? Idź stąd. Tutaj też nic nie ma. W ogóle żaden z was nawet siodła nie ma. Widzę, że tu jakieś dungeony jeszcze są, żebym ja mogła wam siodła porobić. A czekajcie, a tu w prawo nie było... Tu była hodowla, właśnie. I jeszcze pamiętam, że jak ja tutaj to dziś plęgłam, to tam gdzieś jakaś baśka stała i by mnie strzelała. Dobra. Tu była hodowla trzciny, dobrze, to pamiętam. Tam drugi mob grinder jeszcze. W ogóle ile tutaj bezpańskich zwierzątek chodzi? Nie to co w mieście wszystko wybite i zjedzone. O, a tutaj natomiast pamiętam był taki rów, że tak to nazwę. I ja to wypełniałam tutaj od dirtem. A później tutaj stałam i łowiłam te rozdymki, bo były mi potrzebne jak robiłam tą pluskwiarnię. Dobra, chodźmy kulturalnie po chodnikach, że się posilmy jeszcze. Idziemy tutaj do tamtej kopalni, bo tamta kopalnia też musiała mieć jakieś połączenie z domkiem, tylko ja biedna nie pamiętam. To jest przejście gdzie indziej. Dobra, coś się drze, zapewne w jakiejś jaskini zakrytej. Jak to standardowo u mnie. Zaraz, jedno miało połączenie z tym na górę. Przynajmniej mi się tak wydaje. A tutaj prosto szło się w dół. Dobrze mówię? A tu co dają? Czy to nie jest mój McDonald's? No coś biedny ten McDonald's. Może powodował... A nie, tutaj jest więcej McDonald'u. Ale tu... Aha, a tutaj było po prostu przejście do tej. A tu był taki, wiecie, McDonald's dla ubogich. Chyba. Nie, on jest poprawny, bo jego się tutaj samemu kury się ubijało. Dobra. Dobrze, już pamiętam. No, mój w mieście jest taki ładniejszy troszkę, tak? No, nie oszukujmy się. Dobra, to zamykamy. Tędy szło się na ten asymetryczny ogród. Ja pamiętam, się złościłam na ten ogród jeszcze, bo on jest w terenie... A tu co? A, tutaj jest ten, stacja widokowa. No. Tak. Na ogród się złościłam, bo on jest w biomie zimowym i mi woda tam zamarzała. A tu? Przejście do wieży? Albo po prostu wyjście. Jakiś jeden z moich pomysłów z życia. No. Czy tędy przejście jakieś do wieży miało być? Nie, mi się wydaje, że podziemne jest gdzieś przejście do tego. Nie wiem, będę musiała to ogarnąć.
Dobrze, i tu na górę. Nie, górą jest chyba przejście do wieży. O, właśnie to, co mówiłam. Jeziorko mi zamarzało. Tu jest wieża. Halo, które do ciebie się wchodziło? Tam jest z tamtej strony wejście. Dobra. Tu się nic nie nalęgło, aż dziwne. Dobra, spadamy na dół. Idziemy ten. Idziemy aż tam. Na sam dół, gdzie były te drzwi. I tam, mi się wydaje, była kopalnia. I coś mi mówi, że to chyba na tym save'ie ja miałam. Że tunele, słuchajcie, porobiłam z tym. Z redstone'a. Przecież mi swego czasu tak redstone'a brakowało. Będę jeszcze bardziej zdziwiona, jak jeszcze jakieś drzwi zobaczę, których nie pamiętam. No, właśnie o tym mówiłam. Zechciało się mać dekorów. A tu tyle dobrego redstone'a. Chociaż obecnie na braki redstone'a nie mam co narzekać. Co tu dają? Tu jest wieża. Tak, to jest na bank ta wieża. Tam mamy jeszcze przejście jedno. Zaraz sobie nim pójdziemy. Na razie chcę sobie widoki popodziwiać i powspominać. Tak czekam, czy komuś się w głowie zakręci, wiecie? No to w sumie tak się dobrze kręci w koło. No w ogóle pytałam Kinę, co by chciała w Minecraftach zobaczyć. Stwierdziła, że wyjdź z domu i idź na prawo. Idę cały czas, siostra, na prawo. Cały czas, o. Aż mam ochotę zapytać, czy daleko jeszcze. Ale to daleko jeszcze, czy nie? Bo jeszcze... Jeszcze chyba daleko. Skoro tutaj mamy, wiecie... O! To wcale nie tak daleko. Dzień dobry. Jak ładnie ziemia wschodzi. A gdzie księżyc? Teraz mam pod C przybliżenie. A tam dalej jest wioska wiedźm. Ale w sumie niedawno w niej byliśmy. No dobra, tylko ja bym teraz stosunkowo chciała zejść i zobaczyć, gdzie prowadzą tamte schody, wiecie. Znaczy, nie schody, tylko kolejna ta odnoga redstone'owa. Naprawdę nie pamiętam, w którym miejscu się nią wychodziło. No i właśnie ja teraz mam sobie tutaj, stawiam zadanie. Pierwsze co, trzeba będzie rozmrozić tak krowy, żeby dawały skórę, bo skóry potrzebuje na... Co mi tu jergoli? Skóry potrzebuje, żeby porobić tabliczki w magazynie. No, mamy trochę stone'a, mamy trochę cobblestone'a, więc będzie można to przytargać. Pójdziemy sobie owce, trochę pogolimy. A pierwsze co, trzeba pójść do kopalni. Coś nakopać, jakiegoś trochę wungla, jakiegoś żelaza. Bo nie ukrywam, że ja nie chcę wracać do miasta, żeby mieć do tego zasobu, tylko sobie na nowo tutaj wszystko pozdobywać, wiecie, tak zaopatrzyć troszkę. No, a drugą miejscówką, która jest właśnie w ten sposób uboga, że tak powiem, przyszliśmy stamtąd, to jest bałkanika. Bałkanika też załatwiłam swego czasu. Dzień dobry. O, redstone. Widać, że kiedyś redstone'a nie szanowałam. A węgla było za dużo. No i kiedyś właśnie będę jeszcze to samo robiła z bałkaniką. Na razie chcę tutaj na pierwszej miejscóweczce. Jeszcze takie pytanie mam, w sumie średnio zasadnicze. A tak właściwie to gdzie ja hoduję pszenicę? Chyba w wiosce. Dzień dobry. A, dobra, jesteśmy pod domkiem. W naszej przydomowej kopalni. Tak, już kojarzę miejscówkę, dobra. Tak, chyba pszenicę ja zawsze brałam od tych, od wiochmenów z tego. Z tutaj, z sąsiedniej wioski. Dobra, się kimniem jeszcze do nich skoczymy. Bo mi się tak wydaje, że bliżej tutaj pszenicy nie mam.
Bo zadałem raz się mi chyba tylko marchewka. Teraz jeszcze zobaczę sobie. Pszenica to się dla krówek przyda. Dzień dobry. Tak, tutaj tylko marchewka, dobra. Co Konstanty? Skąd w ogóle wzięła się nazwa Konstanty? Ostatnio się zastanawiałam, no bo ja dużo tych... Tych wszystkich postaci w Minecrafcie ponazywałam i zawsze się zastanawiałam, skąd się co wzięło. No Baśka pamiętam, skąd się wzięła, Marek się skąd wziął, Zenek to ktoś chyba musiał nazwać i ja po prostu przejęłam. No od Endermana Edek, no to wiadomo. No, ale... A i jeszcze tu, jak się prosto idzie, to tutaj jest hodowla owiec. Czy tu nie ma poludzkiego wejścia? Oczywiście, że jest, tylko ja inną stroną muszę zawsze łazić. Dzień dobry. No, wszystkie kolory, jakie są dostępne. No, to bardzo ładnie będzie się tu je zbierało. O Jezu, kolejna nawiedzona miejscóweczka. Tak, a tam na prosto się idzie do wiedźmy. My nie idziemy do wiedźmy, my idziemy do wiochmenów. Zobaczyć, jak tam ich hodowla pszenicy się trzyma. I teraz mi się przypomniało, że u wiochmenów ja też miałam połączenie podziemne. No. Tak, tutaj mój meczet. To jeszcze projektu Charger House'a. No. O, pamiętam, jak tu ginęłam. Tak, mamy pszenicę. O, kaktusiarnię nawet mamy. O kaktusiarni zapomniałam. A pan co? Pan się modli o lepsze zbiory, prawda? No tak, dobrze. To powodzenia. Teraz, co ja tu jeszcze miałam? Tam się jeden topi. Przepraszam. Przepraszam. Nie, tu nie tu. Dobra, proszę mnie wypuścić. Proszę cię, przepuścić mnie. Dobra, pan tutaj się kąp. Trochę wy tu ogrodzeni byliście. Bo jedna z tych, z liczniejszych naturalnych wiosek, że tak powiem. Bo mojej hodowli to nie liczę. Dobrze, tutaj niech się zbiera. O, jak ładnie płynie. Dobra, żeby mi nie włazili tu. Tu jeszcze są marchewki, pszenica. Dobrze. O, i tam jest zejście. Tu pszenica. A tędy, słuchajcie, w tamtą mańkę się jedzie na bałkanikę. A tu kolejną kopalnię zrobiłam? Nie, tu było jeszcze coś innego. Tu nie był wychówek ich przypadkiem? Nie, tu był ten, ekspiarka. Ekspiarka i ja tutaj tak. To, bo tu jest zombie i jak tu mi się pojawiały zombie NPC, to się te je tutaj trzymało, potem wypuszczało. Żeby hodowla była. No właśnie, miałam mówić, naprawiać mi kilo. Dobra, w ogóle teraz jest chyba zerowe prawdopodobieństwo, że zespełni się ze spawnera ten zombie NPC, więc to w sumie zostało teraz zwykłą ekspiarką. Tak, tytuł Oscar. Czemu miałam mówić Igor? Wydawało mi się, że Igor go nazwałam. Igor zostaje. A tu jeszcze gdzieś coś się robiło? Nie, chyba nie. Chyba po prostu, żeby ładnie wyglądało, tak tutaj to było. I zaraz jeszcze tu było to przejście podziemne. Tak, dzień dobry. Schodków nie zrobiłam. Dobra, ja to naprawię jeszcze. Dobra. Zostawiałam te jaskinie pootwierane. No, jak nie ja? Ale to chyba miała być jakaś kopalnia, słuchajcie, prowizoryczna. Czekajcie, tam nie. Tu. Tędy się chyba do domu szło. Nie, nakopałam się tych tunelów tutaj. Takich, wiecie, zwykłych, bo nie mówię o metrze. W sumie tak jak mówiłam, że chcę się przenosić na nowy safe z tymi wszystkimi budowlami i tak dalej, żeby mieć po prostu blisko do wszystkiego, do jakichś tam, wiecie, pant, papu, klamów i tak dalej. Chociaż lamy to ja mam, no, przynajmniej dwa razy w tygodniu na nagraniach. No, pozdrawiamy.
I właśnie najbardziej szkoda jest mi podziemnych tuneli i metra. Chociaż tak zawsze twierdzę, że z drugiej strony to przyjemnie bym jeszcze raz to wszystko wykopała. Ale tak. Nie wiem, zastanowi się jeszcze z tym. O, to chyba znak, że w tą stronę. Tak, i będziemy pod domem zaraz. To mi się tutaj w pierwszej miejscówce podobało, że wszystko miałam połączone z domem w sumie. Jak się nie obrócić do domu i tak się trafi, nie? Czy górą, czy dołem. Tak, i tędy się wyłaziło. Tak, i jesteśmy w domku. No, ja jeszcze tutaj ewentualnie jakieś drobne naprawy uskutecznie. W ogóle tu kiedyś były różowe dywaniki. Jakie mogą wpaść na pomysł różowych dywaników, to ja nie wiem. Aha, południe. No, teraz będą tutaj morskie dywaniki. Dobrze, kochani, ja myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mieliśmy dzisiaj taką małą daweczkę wspomnień. Ja tutaj, tak jak mówię, chcę sobie odbudować magazyn, że tak to nazwę, zapełnić go. I jeszcze w międzyczasie będę kończyła tamtą naszą piramidę energetyczną. Zajmiemy się znowu szpitalem. No, więc troszeczkę roboty tu mamy. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.